Witamy Was, kochani, jak zwykle serdecznie. Jestem tutaj z Maćkiem, który ma cudowną córeczkę. Ja też mam cudowną córeczkę, moja jest już nieco starsza. Tu jest książka poświęcona Twojej córce, prawda? Będziemy sobie luźno rozmawiać, Wy będziecie się przysłuchiwać i z tej rozmowy na pewno wzbogacicie się duchowo, bo nie będziemy mówić o bzdurach. To jest na pewno. Tak jak powiedziałeś. Powiedz mi parę słów na temat książki, jak doszło do tego, że ją napisałeś, czym się kierowałeś i tak dalej. Jak doszło do niej, do tego, że ona się tu pojawiła? Początki? Podejrzewam, że mamy podobne, zarówno ty, jak i ja. Żeby się tu znaleźć w tym miejscu i teraz patrzeć na tą książkę, to musieliśmy poczynić jakieś czynności, powinniśmy wykonać, żeby mieć córki. Wszystko jest jakby tak, za przyczyną jakąś. Więc musieliśmy na początku wyjść z przysłowiowego stanu świadomości, żeby dostroić się do tego stanu świadomości, który panuje w tej rzeczywistości. Więc jak doszło do napisania książki? No, można powiedzieć, że ten etap podzielić na dwa jakby procesy, bo cały czas jesteśmy, można powiedzieć, w procesie, to jest zarówno ty, jak i ja. Życie jest procesem życiowym. Tylko ten taki nieszczęsny czas, i szczęsny, można to interpretować na różnego rodzaju sposób, tutaj został przez nas adoptowany i odwołujemy się do czasu, prawda? A żyjemy w takich czasach ciekawych, więc na pewno wracając do pytania, podzieliłem jakby ten proces na moment, w którym byłem nieprzebudzony i przebudzony, używając tej nomenklatury okołorozwojowej. Tak, modnej ostatnio. Tak, bardzo modnej. Więc w pewnym okresie mojego życia ja dostałem impuls, aby podzielić się z wiedzą, którą jakby przetrawiłem na własnej skórze i przez własny układ trawienny przeszło to przeze mnie już nie raz. I ta wiedza wzbogaciła mnie o tyle, o ile, że jestem teraz w tym miejscu i rozmawiam z Tobą i mogę się podzielić z tymi informacjami właśnie z córką na podstawie moich doświadczeń. To jest tak jakby opis mojej historii, nie? Czyli jak doszło do tego, że ja się przebudziłem, jak to się mówi też, i co wcześniej doświadczyłem, że spowodowało to, czyli wszystko jest konsekwencją naszych wcześniejszych wyborów, więc ja wybierałem tak, że znalazłem się w pewnym miejscu i otoczeniu i doszło do napisania tej książki, nie? Po to, aby podzielić się tą wiedzą z moją córką. I twoja córka, o ile dobrze pamiętam, w tej chwili ma 9 lat. Tak jak mówisz, 9 lat. I świadomie wybrała ciebie na swojego ziemskiego tatę i twoją partnerkę życiową za swoją ziemską mamę i zadaje wam pytania nieadekwatne do jako dziewczynka 9-letnia, do tego stanu świadomości, w jakim myśmy byli, mając 9 lat na przykład. Pamiętasz, jakim byłeś w stanie świadomości, jak miałeś 9 lat? Ty w ogóle pamiętasz jeszcze PRL? No właśnie, między innymi o tym opowiadam swojej córce w książce. Opowiadasz. Opowiadam o PRL-u, o tych czasach, gdzie nie było internetu, gdzie nie było komputerów. A ludzie budzili się co rano. Tak. Do roboty. Były dwa kanały i na tym się opierała nasza
nasz związek z telewizją, która mimo tego, że były dwa kanały, to i tak powodowało to, że ulegaliśmy pewnej hipnozie. No pewnie, że tak. Ale wracając do córki, bo tam mówisz o pytaniach. Tak, więc jakieś pytania ona wam zadaje. To jest ciekawe, to będzie ciekawe dla wszystkich. Dziewięcioletnia dusza, która wcieliła się w dziewczynkę. Dziewczynka ma już 9 lat i zadaje pytania z pewnego stanu świadomości. Tak jak mówisz, narodziła się w nowej energii. Tak. I też jakby inaczej interpretuje tą rzeczywistość, ze względu na to przede wszystkim, że też na rodziców, tak? Na mnie i mamę. Ona zastała inny świat niż ty. Tak. I na pewno niż ja, i przez trzeba później ten świat, prawda, w który wchodzimy, zrozumieć, połapać się, co jest w porządku, co jest nie w porządku, i zacząć zadawać pytania. Inteligencja zawsze zadaje pytania. Tak, jak mówisz, bo pierwsze pytanie, które takie pamiętam, takie już świadome z jej strony, mniej świadomy, bardziej świadomy, ale w każdym razie rozmawialiśmy o wieku, że ja mówię, że ja już jestem stary, że niedługo umrę. Ona jak to, nie? I zadaje mi wtedy, w tym momencie pytanie, ale ja nie chcę... Żebyś ty umierł. Na przykład. Albo mówi, ja mówię, nie przejmuj się w ogóle tym, córeczko, bo... I zaczynam jej mówić, my jesteśmy duszami, które żyją wiecznie. Tak. I ona też mi mówi, ale ja nie chcę, żeby na przykład, że chcę być z mamą cały czas. Ja mówię, to nie ma problemu. Tak. My jako ludzie tutaj przyszliśmy na chwilę, wcieliliśmy się jako duszę w ciało i traktujemy to ciało jako taki skafander. Tak. Tak jak ty to określasz. Tak. I jej się to bardzo spodobało właśnie. Czyli ona rozumie, co się do niej mówi, dziewięcioletnia dziewczynka. To było niesamowite, że ja jej nie musiałem jakby... Ona się w pewnym momencie rozpłakała na wieść, że nie będzie mamy tutaj na tym świecie. Ja mówię, nie przejmuj się. Mama tylko zostawi swoje ciało, tak. Czyli sukieneczkę tak na przykład. Tak. Którą wymieni na jakąś inną, albo uda się na inne, do innego jakby tam stanu świadomości, gdzie będzie kontynuowała życie, że to się nie kończy tutaj na tym. I najlepsze w tym wszystkim było to, że ona jakby przez moment była taka zirytowana i nawet się popłakała, ale po chwili tak jakby przyjęła tą informację, jakby ona na chwilę ją tylko zapomniała i sobie przypomniała, że faktycznie tak jest. I od razu się uspokoiła i teraz, kiedy rozmawiamy o śmierci ogólnie, to ona się śmieje zawsze, że jest pora na to, aby wymienić po prostu swoje opakowanie. Widzisz, to jest kostek. Bardzo dobrze, że poruszyliśmy ten temat, bo mówimy tu o dziewięcioletniej dziewczynce. A niedawno ktoś do mnie zatelefonował, mówi, panie Romanie, a wie pan, że tam niektórzy ludzie to mówią, no panu Romanowi to łatwo powiedzieć, to jest tylko ciało, bo on już w tym wieku jest, że lada chwila może umrzeć, a my to chcemy sobie jeszcze pożyć. Teraz ja nie odpisuję, jak to na tego rodzaju wpisy, ja rzadko odpisuję na wpisy, żeby nie marnotrawić energii na, a ja myślę tak, ty myślisz tak, ja mam rację, ty nie masz racji, bo to w ten sposób się nie uczymy w ogóle nic. Dziewczynka dziewięcioletnia zrozumiała i zadaje adekwatne pytania do stanu świadomości, którym jest, niezależnie od wieku swojego ciała. Natomiast ktoś, kto mnie źle zrozumiał, że ja powiedziałem, nauczmy się tyle w tym życiu, że będziemy zadowoleni w chwili odejścia z ciała. Nauczyłem się, pomogłem nauczyć się innym i tanecznym krokiem odchodzę z tego świata, na przykład tańcząc rock'n'rolla. I ktoś to zrozumiał, no jemu jest łatwo, bo on już tam po 70 to już się zapomniał chyba położyć ten roman. A tu dziewięcioletnia dziewczynka zrozumiała, co tata jej wytłumaczył i już... Tak, i ona na przykład nie ma z tym w ogóle problemu, tylko po prostu w momencie, na przykład często widzimy, jak
karetka na sygnale jedzie. I ona zawsze się właśnie bała tego, że ta karetka, jak ona jest ze mną, to ona myślała, że ona jedzie do mamy, że coś jej się stało, nie? Że, no, ona się bała tak mamy. Ona tak się interpretowała. Tak. A powiem ci, że tak, że ja jej powiedziałem, nie przejmuj się. To nie jest tak, jak sobie myślisz. Widocznie kierowca, czy tam lekarz, który jest akurat w tej awionetce, tak to nazwijmy, on się śpieszy, bo mu się bardzo chce siusiu. Na przykład. Albo żona zadzwoniła, Marian, już zupę na stole. I w ten sposób podchodzę jakby z poczuciem humoru do tego typu sytuacji, ale też przemycam takie informacje, które są adekwatne do tej wiedzy, którą ja już sobie przyswoiłem, bo ja jak byłem w jej wieku, to nikt ze mną na te tematy nie rozmawiał. Nie rozmawiano dawniej z dzieckiem w ogóle, jak to z dzieckiem można o śmierci rozmawiać. Tak, właśnie to jest, to jest jeszcze najlepsze, że ani w szkole, ani na religii tak naprawdę, ani w przedszkolu i te schematy są cały czas powielane, bo ja porównuję jakby tą sytuację i opisuję ją właśnie w książce do tego, że tak naprawdę bardzo mało się zmieniło w tym wszystkim, zarówno tak jak jest przekazywana wiedza u nich, znaczy w szkole mojej córki, a jak było to kiedyś za komuny, jak to nazywano. Ja miałam pacjentkę kiedyś, poznałam kobietę w Chicago, która była święcie przekonana, że tak to jest w życiu, jak go nauczono. Źli ludzie umierają. No i teraz się zaczęła historia, bo matka dostała raka i umarła. Później ojciec pił za dużo i też umarł. Później koleżanka wpadła pod samochód i umarła. I ona żyła teraz w konflikcie. Bo to byli dobrzy ludzie, ci, że umarli, a jej powiedzieli, umierają tylko źli ludzie. Mama była dobra, tatuś był dobry, no może tam za dużo sobie dawał w szyję, ale to nie znaczy, że od razu kara śmierci. No i koleżanka niewinna była, wpadła pod samochód i ona miała wielki konflikt, nie zgadzała się ze śmiercią, co uznała za niesprawiedliwość w stosunku do dobrych ludzi. Zobacz, jaki stan świadomości jest twojej córki, która kiedyś będzie mamą najprawdopodobniej. W jakim stanie świadomości przyjdą następne dusze, wybierając sobie taką mamę. Tak, jak mówisz. Bo ja mam na przykład córkę, która niedawno się okazało, że już ma 40 lat. Ja jestem dziadkiem. Mój wnuk ma 20 lat. On już jest inaczej wychowywany, bo moja córa była inaczej wychowywana. On mi zadaje pytania, których ja na pewno nie zadawałbym nawet mojemu ojcu, który był lekarzem, mając 20 lat. Bo mając 20 lat, to ja chodziłem na konkursy i wygrywałem, wiesz, nagrodę, bo dobrze tańczyłem rock'n'rolla na przykład. I znałem na pamięć życiorys Elvisa. Choćby dla samej satysfakcji, że to jest niby z Ameryki, a za komuny, to był krzywo patrzeni na to. To był inny stan świadomości. Dziewczynka ma 9 lat. Pomyśl, jakie dusze będą następne generacje. Tego procesu już, choć teraz opóźniają, robią różne inscenizacje nam, jakieś pandemie, jakieś uchodźcy, nachodźcy ze wschodu, z zachodu. Wpędzają ludzi w różne stany świadomości, manipulując ich uczuciami, ich oprogramowaniem, jakie od dzieciństwa otrzymali. Natomiast nasze dzieci, już moje, już widzę, jak to idzie, ja słyszę, co ty opowiadasz, ja widzę przyszłość. Dzięki tej dziewczynce możemy już widzieć przyszłość. I kto tu pójdzie do lamusa? A ostatni stali się pierwszymi, a pierwsi definitywnie. Ale pomyśl sobie, Roman, bo twoja droga do tego stanu świadomości, w którym teraz jesteś, była owiana różnymi przygodami, tak to nazwijmy. No tak. I tak samo ja, żeby dojść do tego momentu, musiałem zmarnować, ja to tak nazywam, oczywiście to nie jest zmarnowane. Nie, to była lekcja. No, to była lekcja, ale... tam ponad 40 lat, bo tak naprawdę mi zaświtało w głowie tak konkretnie dopiero parę lat temu, nie? I
I właśnie wtedy dopiero uzyskałem odpowiedź na te pytania, które zadawałem sobie jako dziecko. Nie? Na przykład pamiętam okres, kiedy dziwiło mnie to, dlaczego ja akurat się urodziłem w tym miejscu, nie? Na przykład, bo pochodzę ze Szczecinka. Tak. I dlaczego się urodziłem w tej rodzinie, a nie w innej, na przykład, albo w innym kraju. Nie? Yeah. I w tym momencie czułem takie dziwne uczucie, którego nie potrafiłem wówczas wytłumaczyć sobie. Ale jakby dużo pytań jakby sobie w głębi siebie zadawałem, ale nigdy jakby przez te 40 lat nie dostałem odpowiedzi, dopiero właśnie poprzez jakby destrukcyjny styl życia, który mi towarzyszył, ja musiałem z przysłowiową ręką w nocniku się obudzić, żeby dostać odpowiedź na pytania, które zadawałem sobie jako dziecko, a porównując, tak jak ty mówisz, teraz w jakim stanie świadomości będą nasze dzieci, które wiadomo, że one i tak nam muszą swoje jakby doświadczyć, nie? Żeby... Tak, bo teoria jest teorią, rozumiesz, nie? To są dusze, my nie wiemy, co te dusze robiły w poprzednich życiach, ale jak uczył Chrystus, po owocach poznacie to. Widać wyraźnie, że jeżeli dusza przychodzi w takim stanie świadomości, że w ciągu 9 ziemskich lat pojmuje, że życie jest wieczne, i potrafi się otrząsnąć z lęków, tak, z obaw o mamę, która dla dziecka w tym wieku mama jest nawet ważniejsza od ojca. To jest matka, bo ona przeżyła 9 miesięcy wewnątrz tego mikrokosmosu. No one, można powiedzieć, wspólnie są połączone jakby jedną aurą. Oczywiście. I jednak ta świadomość się budzi o wiele szybciej niż myśmy się budzili. No i to jest piękne. Ja na przykład jak się zacząłem budzić, to myślę, że z ręką szukającą nocnika. Aha. Nie? Już, tam już zaczęło być u mnie za dużo. No, i ja doszedłem do takiego momentu, w którym albo ja zmienię nastawienie do życia, właśnie o to chodzi. Albo bym utkwił tam, gdzie byłem wtedy, już byśmy się nie spotkali w tym wcieleniu, nie napisałbym ani jednej książki, nie pomagałbym ludziom, nie zrobiłbym wielu, wielu rzeczy. Może być, byłbym, powiedzmy, bardziej tak wypukły w tym miejscu, jeździłbym na pewno dobrym samochodem, paliłbym może nadal papierosy i cieszyłbym się z życia, że ja piję tylko dobre alkohole. Powiem ci, że no tak. Ten czas, wspominamy tak, PRL, no to wydawało mi się, że przede wszystkim w szkole od samego początku informacje, które do mnie dotarły, były takie, że jeżeli chcesz być kimś i zostać z kimś, zostać z kimś, no to też. Chcesz być kimś i mieć coś w tym świecie. Tak. No to musisz być konkurencyjny. I to przede wszystkim tego typu informacje jakby zostały nam wpojone na samym początku. I ja w pewnym momencie też sobie myślałem, że to jest jedyna droga, żeby jedyna rzeczywistość, tak? Sukces. Tak, tak. Że nic poza tym nie ma i to jest ostateczność, nie? A mój ojciec uczył mnie, że jeżeli ja nie będę miał dyplomu, to mogę nie przeżyć. I dlaczego? Bo on dzięki temu, że miał dyplom i był lekarzem, dzięki temu przeżył wojnę, dzięki temu dwukrotnie znalazł pracę w szpitalu i dzięki temu przeżył wojnę, i jeszcze mógł nawet wynieść do parku tam na ławce, dać ludziom głodnym jeszcze coś wynieść do jedzenia. Ale to tylko dlatego, że ja miałem dyplom. On w to wierzył głęboko. Bez dyplomu nie można przejść przez ten świat. I dlatego on robił co mógł, żeby mi wpoić to, że ja muszę mieć dyplom w życiu. I
On nie dał się wytrącić z tego, dlatego, bo miał dowód na to, że w jego życiu to działało. I nawet dzięki temu, że on miał dyplom i znalazł się w Zamościu i pracował w Zamościu jako lekarz, kiedyś w nocy przywieziono kobietę, która zamarzła na śniegu, i on się przyjrzał tej kobiecie i mówi, ja ją skądś znam. Tak się spotkał mój ojciec z moją matką po wojnie, po latach jeszcze raz. Proszę bardzo. Tak. I on był wtedy na dyżurze. I mówił z takim lwowskim akcentem. No, ja się patrzę, ja znam tą kobietę. Kto to może być? I z tej radości widocznie tam parę miesięcy później, jak się ocząsnęli, to stworzyli mi właśnie mój kombinezon. Wracając do tej śmierci jeszcze, bo teraz mi przyszła taka myśl, jak ważne jest to uświadomienie sobie właśnie, kim my jesteśmy. To jest jakby taki punkt wyjścia od tego odrobienia, jakby od zaczynania kariery. Bo, nam nie pozwalano myśleć nawet teraz. Ale pomyśl sobie, jeżeli, to co widzisz w lustrze, ty jesteś. Tak, tylko właśnie utożsamialiśmy się z naszym odbiciem w lustrze i pomyśl sobie, jak ty, jakby był, jak w tym momencie, jak ja nawiązuję do córki, że jeżeli ona już wie, że jest nieśmiertelna i nic jej tak naprawdę nie grozi, bo jest tutaj tylko, jakby, jak to się mówi, przechodniem i przyszła się trochę pobawić, bo ona też mi coś ciekawego kiedyś powiedziała, że odnośnie zabawy. Mówi, tato, ty wiesz co? Ja chodzę do szkoły, do przedszkola się pobawić, a ty idziesz do przedszkola dla dorosłych, jak idziesz do pracy. I ty dostajesz jeszcze za to pieniądze, możesz sobie kupić za to zabawki. Jeszcze do tego. Tego ci płacą i możesz sobie kupić nowe zabawki. Popatrz, że Chrystus też mówił, bądźcie jako dzieci, bo do nim należy Królestwo Niebiańskie. Ale nie mówił, bądźcie naiwni, jak dzieci. To nie o to chodzi. Nie mamy być dziecinniali na stare lata, tylko mamy być jak dzieci. Świadome dzieci. Żyjemy świadomie. Ale wiesz, co to daje? Poczucie takiego stanu, jak powrotu jakby do stanu w takiej niewinności, to daje nam świadomość tego właśnie, że my jesteśmy nieśmiertelną duszą, tam świadomością. Czy... To jest wtedy, w ogóle pewni. Bo to nam daje od razu takie poczucie luzu, tak? Dlatego możemy się bawić życiem, rozumiesz? Czyli ja mam na myśli życie w tym sensie, że tutaj działania na płaszczyźnie 3D, nie? Mój wnuk kiedyś powiedział do mnie, na maksimum mogą mnie zabić moje ciało. Bo on też już to wie. To jest maksimum. Piękne. Czyli on wie, że można sięgnąć tylko do ciała. A na czym polega ukrzyżowanie Jezusa? Że oni nie mogli sięgnąć Chrystusa. Oni mogli sięgnąć tylko i wyłącznie do planu materialnego, do ciała. Wyżej nie sięgają już. Ci, że próbują, tam narkotyki, hipnoza, te rzeczy. Jeżeli to jest dusza w takim stanie świadomości, jak już jest twoja córka, ona sobie nie da wcisnąć hipnotycznie programu, z którym ona nie wejdzie w rezonans. A wiesz, co jest najlepsze? Gdy wracałem do córki, ona chodzi do szkoły i ona tam nie potrafi się do końca odnaleźć. No w tym sensie, że ona mówi, dla mnie to wszystko jest takie proste i ja się nudzę tam, nie? Tak. I ona mówi, ja mówię, dobra, no przemęcz się jeszcze te parę lat. Niestety jesteśmy tutaj na ziemi w takim systemie, który nakazuje dziecku do pewnego wieku jakby... Że musi się tam... Tak, edukować. Ciekawe. Prawda? Czemu im tak zależy na tym, na tej edukacji, czyli na programowaniu? To wiadomo, na czym zależy, ale ja mu do niej mówię, spokojnie, nie przejmuj się w ogóle szkołą. U mnie było na odwrót w rodzinie, mój tata cały czas mnie jakby, powiem, molestował psychicznie. Nawet jak dostawałem dobrą ocenę, to mówił, a dlaczego nie bardzo dobra, nie? I jemu tak bardzo zależało na ocenach, czyli widzisz, już oceny, konkurencja, walka i masz się źle czuć, jak ci dano złą ocenę. I właśnie ja do niej mówię, nie przejmuj się w ogóle tym, co tam mówię w szkole. Myśl po swojemu, tak? A później, jak skończysz tą przymusową edukację,
to podejmiesz decyzję i sobie wybierzesz już coś, co będziesz chciała. Nie? No, ja tak mówiłem do moich dzieci tak samo. Ale czemu oni to, czemu no, tam? Właśnie. Ja mówię, pamiętajcie, zawsze w domu będzie inaczej, na świecie będzie inaczej. Żyjcie wszędzie tak, jak żyjemy w domu. A oni robią to. Ja mówię, tak, powiedz im, że mogą robić to samo. A my nie musimy robić tego samego, co nie znaczy, że nie chodzili czasem do sąsiada tam zjeść coś, czego nie było w domu. Ja wiedziałem o tym i nie mówiłem, nie róbcie tego, ponieważ mogli robić, to się sami znudzili. Powiem ci tak, na przykład jak mi przyszedł na myśl taki jeszcze temat odnośnie tej ostatniej sytuacji, gdzie zmuszano nas do zakładania pewnych fajnych emblematów na twarz. Pomyśl sobie, że moja córka nie chciała w szkole zakładać, bo było coś takiego, że w szkole kazali zakładać im te maski. No i bo dziecko chce oddychać. A ona chciała oddychać, to mama musiała przychodzić do szkoły, bo dyrektorka ją wzywała, bo dziecko się buntowało. Teraz kto ja się ma bardzo lepszą cieszyłem. Świadomość? No, 9-letnia tak. Dziewczynka czy dyrektorka to szkoły? To jest niesamowite, nie? I ona po prostu też swoim dzieciom w klasie tłumaczy też często, tak. Dlaczego ona nie zakłada tego, co jej każą robić. A dzieci nosiły. A dzieci nosiły, nie? I ona mówi, tato, nie przejmuj się, ja zawsze tylko udaję, że noszę, nie? I albo jak idzie pani dyrektorka, no to ja tutaj sobie ten na chwilę i ten. A tak to ja w ogóle nie używam no tego. Tak, nie? No tak, bo to zbędne rozmowy tylko tak, są. Tak, ale musiała mama przyjść do szkoły, na dywanik została wezwana. Z tego powodu. Cześć, no, dziecko w trzeciej klasie i też już się sprzeciwia takim to, podstawom, nie? Tak, bo dusza, my jesteśmy na wzór i podobieństwo Boga stworzeni, czyli Bóg, nasz Bóg jest absolutną wolnością. Tam nawet nie ma, to będę tak, siak, to już jest człowiek, który się uczy, jak przejść przez życie, żeby nie wchodzić w zbędne rozmowy, w dyskusje, nie marno trawić. Bo w chwili, kiedy ty wychodzisz, ale ja jestem wolną istotą, to oni ci na to odpowiadają, możesz być jaką chcesz być, ale tu, na dole, na ziemi, tu u nas, kiedyś szeryf mnie złapał, że ja za szybko jechałem w Teksasie. Trzymał się za pistolet i mówi, down here in Texas, tu na dole, to znaczy na południu, tak. Tu na dole w Teksasie ja jestem prawem. Pokazał mi, na czym prawo polega. Tak. Czyli oni, czując się w niemocy, robią się agresywni. Mogą na przykład zabrać ci dziecko. Tak jak mówisz. Tak. Właśnie, ja właśnie też powtarzam często, żeby myśleć po swojemu i nie przejmować się tym do końca, to co oni mówią. Nieraz nawet wykonywać to, co chcą, ale i tak to, co ona widzi w domu, to i tak jest najważniejsze tak naprawdę. Nie? Tak, i na świecie będzie zawsze inaczej. My nie przyszliśmy zmienić świata. No właśnie, my przyszliśmy tu zmienić nasze nastawienie do tego świata. My nie potrzebujemy świata, to świat potrzebuje nas. Ale tylko wtedy, kiedy świat się zgadza i prosi o pomoc, pomagamy. Jeżeli ludzie nie prosiliby o pomoc, to my byśmy się nie wcielili tu. To oni później mówią, no tak, ale myśmy chcieli taką pomoc, a nie inną pomoc. No to musicie iść z powrotem do kolejki, wcielić się i inaczej sobie pomagać. Nie może być tak, żeby na zamówienie przyszliśmy tu, żeby pomagać, jak oni oczekują. No nie taki serwis jest. Mogę zmienić troszeczkę temat? No nie tylko, że możesz, ale... Wiesz co, bo ja chciałem się ciebie zapytać o interpretację mojego imienia, Maciej. To jest hebrajskie imię. Hebrajskie imię, które pochodzi od Matai. Oni to później zrobili z tego angielski Matthew. Matthew, no. Tak. Myślałem, że to jest coś. Tak. A Niemcy mają Matthias. I nie wiem, jak jest po czesku, ale jest Maciek, Maćko no. Z Bogdańca tak. Był. I słowo Maciej to znaczy po hebrajsku Matai, to znaczy kiedy. To jest bardzo ważne imię, ezoteryczne, ponieważ tak zwani Żydzi, czyli Judejczycy, a nie Żydzi,
czekali na Mesjasza i nadal czekają na Zbawiciela, na Mesjasza, który ma przyjść i pokazać nam i powiedzieć nam, jak mamy żyć. I wtedy dopiero będzie prawdziwy Izrael na ziemi. Powiedzieć, jak mają żyć. Nie, że my sami czujemy wewnątrz, tylko On zejdzie na ziemię, On nam powie i wtedy ten Izrael, który jest niebogobojny, on zniknie, a pojawi się nowy. Wszyscy będziemy nosić pejsy, prawdopodobnie, ale nie, że z przymusu, tylko ze zrozumienia, że tak należy. I będziemy się ubierać w ten strój i będziemy nosić jarmułka, na jarmułkę jeszcze jeden kapelusz, mimo że na zewnątrz jest 40 stopni Celsjusza. Dla Boga warto się powypocić. To coś, taką anegdotę odnośnie mojego imienia. Życie mnie tak pokierowało, że w pewnym okresie, kiedy skończyłem karierę już tą... Ziemską? Ziemską to tak, ziemską, ale w tym sensie, że artystyczną. Tak, no wcześniej nagrywałem piosenki, chciałem być... Śpiewałeś. Tak, nie chciałem, bo wydawało mi się, że bycie artystą to jest takie... nic nie robienie i kasa leci. Rzeczywistość jest w ogóle całkiem inna, ale to jest jakby temat na odrębne spotkanie. W każdym razie do czego piję. O, też to jest dobre powiedzenie. Nie? Do mojego imienia, bo ja wyjechałem właśnie po tej pseudo mojej karierze, wyjechałem do Anglii. To się mówi za chlebem. Za chlebem, tak. Bo to była taka sytuacja, że jakby tutaj mnie już nic nie trzymało, bo się okazało, że też kolejny związek mi się nie ułożył. To związek, nie? To też jest związek. Tak, byłem związany i pragnąłem się rozwiązać, więc wyjechałem do Anglii i tam znalazłem pracę. I w pracy się przedstawiam. Oni się pytają, jak masz na imię, nie? Ja mówię, Maciek. Oni, Mecik. Mecik, tak. Słyszysz to, nie? Mecik, tak. Jak? A ja mówię, no Maciek, Magic. No, Magic. I oni się mnie pytają, czy ja lubię swoje imię, nie? Tak, ja się śmiałem, no jestem Magiciem, to taka anegdotka. No, a mnie w Ameryce wywoływano, jak ja szedłem do urzędu, Magic właśnie. Mr. Natch, Roman Natch. A jak to była Portorykanka albo Meksykanka, Romano Noche. To jest fajne, słowa są wspaniałe. Powiedz mi na temat książki parę słów teraz. Ty tą książkę dedykujesz twojej córce. Tak, tytuł książki jest Nina, tego w szkole ci nie powiedzą. I ja jakby właśnie mówię jej wszystko. To mi się spodoba. Wszystko jej mówię o tym, o czym właśnie nie jest przekazywane w tak zwanym edukacji, czyli w programowaniu szkolnym. Więc ja tu jej opowiadam, bo książkę potraktowałem jako taką autoterapię. Aha. Bo ja chciałem z siebie wyrzucić nagromadzony bagaż tego wcielenia. Ja poczułem taki impuls, że muszę, bo ja już wszedłem na tą drogę takiego tak zwanego przebudzenia, ale właśnie jeszcze czułem, że muszę się podzielić ze światem swoimi brudami, czyli przyszedłem na czyściec zwany ziemią i chciałem się wyczyścić i czułem, że muszę to z siebie wyrzucić i postanowiłem przelać to na papier, nie? Chciałeś się wypisać. Tak. W każdym bądź razie opowiadam tutaj, jak doszło do tego, że teraz rozmawiam z tobą, przez co musiałem przejść, ile tak zwanych związków musiałem rozwiązać, ile nałogów musiałem wpaść. A mogę powiedzieć, że byłem uzależniony od alkoholu, od marihuany i innych używek, które zmieniają moją świadomość, bo wydawało mi się, że będąc na scenie, to mi ułatwi kontakt z publicznością, nie? I więc ja używałem takich środków. To jest w tym świecie show biznesu. Wszyscy jarają najpierw mikrofon i jarają i ćpają. No i Joe Cocker wychodził z mikrofonem, tutaj miał jointa, tu flaszkę. Tak jak mówisz. No i w każdym razie w pewnym momencie ja sobie pomyślałem, że
ten eksperyment już mi się znudził, wiesz? Tak, nie można wytrzymać. No, nie mogłem wytrzymać z samym sobą, rozumiesz? Tak, ja znam. I postanowiłem po prostu coś z tym zmienić, tylko jak to zrobić? I w pewnym momencie. Na co zmienić? W pewnym momencie mówię, jak się pozbyć tych brudów, bo wiedziałem, że te moje mankamenty, te zwane, te minusy, te zwane potocznie, to one jakby są, że ja szukałem, już wiedziałem, że przyczyna jest we mnie. Tak. Wiedziałem, że jest przyczyna we mnie i bardzo chciałem tą przyczynę odnaleźć i stwierdziłem, że w pierwszej kolejności muszę pozbyć się tych wszystkich... Coś zmienić w sobie, tak, żeby się zmieniło życie. Uzależnienia te wszystkie, które stwierdziłem, że to przez nie jakby moje życie wygląda tak, a nie inaczej, nie? Ty coś o tym na pewno wiesz, bo tak samo przechodziłeś różne stany w życiu i byłeś barmanem, i byłeś tam, i siam, i próbowałeś podobnie. I za nieposłuszeństwa zawsze mnie zamykano, słuchaj. Nie zamykano, ale w pewnym sensie ja sam siebie zamykałem, bo... Tak, mnie zamykano za nieposłuszeństwo. I chciałem zmienić ten stan świadomości i postanowiłem coś z tym zrobić, tak? Żeby być szczęśliwym, czuć się dobrze. I nie być związanym. Tak. Szczególnie nie z systemem. No i w pewnym momencie jakby dostałem odpowiedź i dostałem takiego, rano się obudziłem i dostałem takiego olśnienia i takiego dobrego nastroju, pod wpływem którego jakby automatycznie... A coś ci się śniło, nie pamiętam. Wiesz, jakby ja poczułem jakby automatycznie, poczułem niechęć do tych wszystkich używek. To było niesamowite, bo ten stan trwał około 4 tygodni, ja chodziłem taki po prostu jakby unosił się nad chodnikami i chodziłem uśmiechnięty, do wszystkich się uśmiechałem, zagadywałem na ulicy, ludzie myśleli, że po prostu ja jestem pod wpływem czegoś, a ja się po prostu tak dobrze czułem i później sobie, kiedy ten stan się skończył, to sobie tak pomyślałem, że połechtano mnie po podniebieniu, żebym dążył do tego stanu, że można. Bez używek. Tak, że można tak się czuć. Bez tego, co dotychczas te życie mi oferowało. I powiem ci, że dzisiaj jestem jakby żywym przykładem tego, że można nie używać, a czuć się wyśmienicie. I wiem, że tym najlepszym narkotykiem jest narkotyk zwany miłością, ale nie tą taką miłością, gdzie spotyka się kobieta coś za coś. Tak, w związkach. Tak. Wracając znowu do związku. Tylko mówię o wolnej kobiecie i o wolnym mężczyźnie. Mówię o tej... Dwa duchy. O tej mocy, która napędza tą całą rzeczywistość i dzięki temu... Właściwie my mamy w sobie wszystko. Tak. I możemy się czuć bez jarania trawy, bez picia wszystkiego. Mało tego, my możemy dzisiaj, właściwie ja mówię o sobie, ja mogę dzisiaj i zapalić trawę, i wypić jedno piwo za dużo, i nalać sobie drugi kieliszek wina, i o flaszkach nie, bo tego nigdy nie robiłem. Tak, wiesz, tak. Ja miałem znajomych, że potrafili bardzo, ale także aż wywalali się, słuchaj. To i tak nie żyłem, ale wiedziałem, że trzeba przestać z pewnymi rzeczami, bo mi to, co ty, to się czuje, tak. Nie chcę już tego robić, a jednak się łapałem, a znowu zapaliłem papierosa na przykład, czy coś takiego, wiesz, i człowiek ma wtedy to, co się nazywa kaca mentalnego, psychicznego, moralnego, kaca. Powiedziałem sobie, że nie i proszę. Doszło do tego, że jak wyszedłem z więzienia po 2 latach z NRD, siedziałem jako polityczny, więc 2 lata nie paliłem tam papierosów. Nie dlatego, że jakbym tam robił to, co inni, i żebrał, i podkablowywał może innych, to może by mi dali tam od czasu do czasu te machorki, które oni palili. Ale jak on mi powiedział, wziął do ręki i mówił, chcesz, to ja powiedziałem, właśnie przestałem palić i przez 2 lata nie paliłem, czyli wiedziałem, że mogłem nie palić. Jak wróciłem z powrotem do Frankfurtu, do życia,
No nie trwało 2 dni czy 3 dni przy jakiejś polewie. Weź tam, żeby siedzieć za tego, jesteś mnichem, coś. I bierzesz bezmyślnie i słuchaj, przede wszystkim czułem, że coś się koło mnie rusza. Dawniej, jak palisz jednego za drugim, nic nie czujesz, się koło ciebie rusza. Jak nie palisz przez 2 lata i nagle zapalisz i się zaciągnie, ty czujesz, że coś się rusza koło ciebie. Nie znałem słowa aura, nie wiedziałem o żadnym polu magnetycznym. Ja się patrzałem, co się, czy wiatr wie, co to jest, coś się koło mnie rusza. Ale widzisz, musiało dojść do takiej sytuacji, żebyś to zauważył. Musiałem to zauważyć, tak. Jeszcze to było za mało. Później, wiesz, przy goleniu kiedyś, patrzę na tego gościa tam, mówię, przestaje z tym, czy nie. Jeszcze nie przestał. Jeszcze trochę. Aż wyrwałem się z tego i jestem gdzieś szczęśliwy. Nie oceniam ludzi, którzy nadal chodzą i palą, tak jak nie oceniam teraz ludzi na ulicy, nadal chodzą w maseczkach niektórzy. Tylko mówimy o swoich doświadczeniach. Tak, to, co każdy nic chce, nie to niech robi. Niech nosi. Tak. Ja nawet widziałem już, jak ktoś tak palił, no. Co ja sam był. Widziałem człowieka, który stał przed galerią, widocznie bał się wejść bez maseczki, ale chciał zapalić. I on obserwował człowieka. Ja pomyślałem, może on się wygłupia, może tam ktoś się patrzy. Nie, on stał i zasłaniał. Widziałem, jak dziewczyna jadła naprzeciw mnie w pociągu, ugryzła i maseczkę ugryzła. To ja mówię, panie, trzeba. A mnie to nie przeszkadza. Teraz spytałem się jednej pani tu na rynku. Ja mówię, już nie trzeba teraz, już to minęło. A wie pan, nawet nie czuję. Oni doszli do tego, że już tak jest. Pilnuj małej, znaczy ty już teraz nie musisz jej pilnować, bo widzisz, ona wie, że jak było, już ona przeszła przez to w tym miejscu, gdzie zdążyła jeszcze pamiętać, tak jak my PRL, i już teraz nie ma. Tak. Jak znowu coś wymyślą, a może być, że wymyślą, no, musi być to znowu ona będzie wiedziała, jak przez to przejść. Musi być kontynuacja, no bo inaczej... Oni nie mogą zatrzymać ewolucji, tylko się starają opóźniać. Opóźniać się starają, ale to nic nie pomoże. Powiedz mi o twojej książce, jakąś treść, którą chciałby się podzielić z naszymi braćmi i siostrami, z ludźmi, którzy też idą w tym kierunku, w którym my idziemy. No. Jakby przesłanie tej książki jest takie główne, to jest to, że mi udało się pozbyć właśnie nałogów. Ale to na początku wydawało mi się, że ja to zrobiłem sam, bo ja nie uczęszczałem do żadnych grup terapeutycznych. Poradziłem sobie, tak mi się wydawało, że ja sobie poradziłem sam z tym wszystkim. A teraz wiem, że jednak tak zwana opatrzność nad tym wszystkim, wyższa świadomość, jakby podsuwała mi impulsy i inspirowała mnie do tego, co mam robić, aby... Ale nie byłeś zmuszony, prawda? No nie. Właśnie... Ty sobie wybrałeś, jest prawo wyboru. Wybrałem sobie wcześniej. Wcześniej postępowałem samowolnie i w konsekwencji źle się z tym czułem. Teraz postanowiłem po prostu wrócić na odpowiednie tory i żyć według woli, jak to się mówi, Bożej, Stwórca, Boskiej woli. Boskiej woli. Nie chcę interpretować... Bo wola Twoja. Tak, nie chcę interpretować tego tak zwanego prawa wolnego wyboru i robić z tego samowoli, ustanawiać znowu swoje reguły w tym życiu. Nie, bo to będzie nieporządek. Tak. Postanowiłem zrobić z sobą porządek. Bardzo chciałem zrobić z sobą porządek i właśnie o tym wszystkim opowiadam, jak doszło do tego. Chciałem się podzielić właśnie z tymi informacjami z córką, żeby ona jakby miała też porównanie do tego, że nie jesteśmy idealni i żeby się niczym nie przejmować tak naprawdę w życiu. Bo to nie jest tak naprawdę nasza wina, nie? Bo my tutaj jakby wchodzimy w świat już zastany, jakieś schematy i nam się wpaja, że tak musi być. My przyswajamy sobie to. Ale oprócz tego jeszcze jesteśmy pozbawieni jakby pamięci.
o tym, kim jesteśmy. I wierzymy. Cały czas we wszystko wierzymy i się boimy. I nikt nam nie pomógł przypominać sobie, kim właśnie jesteśmy. Właśnie o tym mówię. Dlatego to jest, ta książka jest taką przypominajką. I ona może być też, jakby ja to nazywam ją mapą dla mojej córki, jak poruszać się w tym wszechświecie. No tak, bo to jest wszechświat. A jeszcze coś takiego, córka mi powiedziała, teraz mi tak przyszło na myśl, że oni rozmawiali w szkole właśnie na etyce o kosmitach i tam się pytają, czy ty wierzysz w kosmitów. Ona do swoich koleżanek mówi, no ale jak możecie nie wierzyć w kosmitami, a przecież ty jesteś kosmitką. Jesteśmy w kosmosie. No i to jest niesamowite, nie? Że ona po prostu tak jakby przyjmuje te informacje, jakby sobie odświeża pamięć, rozumiesz, nie? Popatrz, to pytanie, różnica świadomości w pytaniu na przykład, bo to nie musi być jej koleżanka 9-letnia, to może być starszy siwy jegomość albo starsza siwa pani. To, że ktoś inaczej wygląda, to nie świadczy. Ty wierzysz w te bzdury o kosmitach? Ten człowiek mówi, ja nie pamiętam, kim jestem. On jest w absolutnej amnezji. Tak. On widzi w lustrze swoje odbicie. On przeżywa, że teraz ma już tyle i tyle ziemskich lat, utożsamia się ze swoim ciałem, ze swoją narodowością, ze swoim wyznaniem, ze swoimi nawykami. Prawda? Są ludzie, że bez papierosa albo bez fajki. W dawnych czasach, znaczy za moich czasów jeszcze, literaci przeważnie z fajką pozowali. No to ktoś napisał książkę atrybów, z fajką, nie? To była atrybu, bo politycy jak Churchill z cygarem, prawda? To był taki... Hip-hopowcy z tak zwanym blantem, raperzy. Musi być blant. To był taki atrybut nierozłączny prawdziwego rapera. I w tych schematach się cały czas obracamy, nie? I wydaje nam się, że to jest... My zastaliśmy to, więc tak żyjemy. My pochodzimy ze światów, gdzie jedność jest naturalnym stanem świadomości. Więc jak my przychodzimy na inny świat, to my chcemy tak jak inni żyć w harmonii. My nie przyszliśmy zmienić świata, my przyszliśmy żyć wśród ludzi takich samych jak my jesteśmy. Nagle się okazuje, my nie jesteśmy tacy sami jak inni. Wtedy zaczyna ten proces. To czemu oni tak, a my to? To czemu jego ojciec tak, a tu nie? Zaczynasz patrzeć, co tu, jak to funkcjonuje. Na przykład jest program, prawda? Trzeba zrobić siusiu, paciorek i spać. Dlatego ja chcę odwrotnie zrobić. Ja chcę najpierw spać, później siusia się do łóżka, a na koniec paciorek odmówi. Nie, tak nie można. I w ten sposób się tworzy rytuał, który rytmicznie utrzymuje ciebie w tym hipnotycznym stanie. To czemu ja muszę wstać? Bo musisz rano pójść do szkoły. A czemu muszę pójść do szkoły? No bo musisz się edukować. Tatuś musi pójść zarobić pieniążki. Mamusia musi pójść do pracy. I ty myślisz, że w takim razie, no jak się musi, to trzeba tak żyć. To moja córka mi właśnie mówi, a co, nie mogę? Bo ona mówi, bo ja jej coś mówię, że co się tłumaczy, powiedzmy, i mówię, ale po co ty się irytujesz, nie denerwuj się, ona, ale co ja nie mogę, przecież... Tak, ona nie rozumie, że nie wolno. Przecież mogę, dlaczego by to mówić? I to jest najpiękniejsze w tym wszystkim, że ona się uczy ode mnie, a ja od niej. I cały czas... Dlatego ona sobie ciebie wybrała, ta dusza na ojca. To jest niesamowite, że tak można wiele się nauczyć od dzieci, nie? Pewnie. Jak ja przyjechałem, przyleciałem z Izraela do Ameryki i wylądowaliśmy w końcu, słuchaj, na Florydzie wtedy. I kiedyś córeczka moja właśnie wtedy miała chyba 10 lat, przyszła ze szkoły do domu. Ja przygotowałem tam coś, będziemy jedli, tego później ona wstała się, patrzy, coś tam. Ja mówię, coś się tu wylało na krześle? Nie, to nic nie jest. Ja mówię, coś tam jest. Bo pani nie pozwoliła mi pójść zrobić siusiu.
Już ja wiem. Co? No, pani nie pozwoliła wyjść. Ja mówię, jak nie pozwoliła? Czułaś, że chce się usiąść? Tak. Czemu nie wyszłaś? Ona powiedziała, że nie wolno. No to ja, widzisz, to są te miejsca w życiu, że zaczynasz nagle jednak widzieć, gdzie ty jesteś. Do tej pory to było niewidocznie. Bo dziecko chodziło sobie się usiąść, kiedy chce. Ty chodzisz się usiąść, kiedy chcesz. Nagle pojawia się sytuacja w twoim życiu. Coś niewidocznego uwidoczniło się. Jeden człowiek mówi drugiemu człowiekowi, dorosły dziecku. Teraz nie wyjdziesz z klasy, ale ja muszę... Nie wyjdziesz. Więc moja reakcja była natychmiastowa. Następnym razem, co mi wychodzisz z klasy, a jak ona nie pozwoli, ja mówię, to zdejmiesz majteczki, ścikasz się w klasie, ubierzesz majteczki, przyjdziesz do domu i opowiesz mi, co się stało. Tak? Ja mówię, oczywiście. I na drugi dzień poszedłem z dzieckiem do szkoły. Dowiedzieć się, co i jak. Więc pani, mówimy o XX wieku, tak. United States of America. Ty myślisz, to są ludzie, że lecą na księżyc, to jest już, wiesz, era po Elvisie, to już jest coś innego. Skoro mają rakiety, to już w ogóle... Tak, no w ogóle. Więc przede wszystkim pani przypomniała mi, że ja zapomniałem podpisać, ja miałem tam podpisać w jej takim kajeciku, że ja zgadzam się na kary cielesne. Aha, na południu w Stanach Zjednoczonych, w XX wieku, w latach 80., jak dziecko przez nauczyciela było uznane za nieposłuszne, na ławkę musiało się położyć, pani ściągała majtki, podnosiła sukienkę albo chłopczykowi ściągano spodnie, miała taką deseczkę, jak jest do siekania sałatki na sałatkę i deseczką biła w tyłek dziecko. I dziecko było zmuszone to zrobić. Co mi przypomina się, jak w PRL-u dziecko musiało trzymać rękę, bo pani go chciała bić na przykład piórnikiem. Tu ja też opowiadam o moich czasach szkolnych córce, żeby jej uświadomić, jak różnią się światy. No, że jak się różnią te iluzje. I nie wolno było płakać dziecku. Tak. No więc ja nigdy nie dałem ręki, za co wyrzucono mnie już z pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dzieci indygo nie zniosą czegoś takiego. Co znaczy muszę? Albo nie wolno? O, to jeszcze może tak do tego, jak ja rozmawiam z córką i na przykład... Przyszłość narodu. Tak, ale jeśli chodzi na przykład... Dziecko, wiadomo, no, bawi się, zostawi nieporządek. No i ja jej mówię... To może posprzątasz, nie? A ona nie chce, jej się nie chce. Zauważyłem, że najlepszą metodę, to też jest w pewnym sensie programowanie, ale ja już jej nie mówię, zrób to, bo inaczej coś tam, tylko ja jej mówię, proszę, a może byś mi pomogła? I powiem ci, że ona nie odmawia pomocy, nigdy. Nie odmówi pomocy, ja też robiłem ten, albo nie mówiłem na przykład, wyjdź mi stąd, tylko ja się pytałem, czy ja wam nie przeszkadzam dzieci, to oni nie. Ja mówię, bo ja naprawdę nie chcę wam przeszkadzać. Ale pomyśl sobie, wystarczy inaczej jakby sformułować zdanie i to dziecko już się strachem, nie buntuje. Albo strachem, bo zaraz zajmę pasa. A u nas było, przynajmniej tak ja miałem w swojej rodzinie, że wszystko było jakby tak, na takim... No ale z drugiej strony nie ma się czego dziwić, my nikogo nie oskarżamy, nikogo nie. Oni byli w innym stanie świadomości, tak jak ci ludzie, jeszcze oni po wojnie. Powielali te same schematy i teraz my tutaj właśnie, ja opowiadam o nowych schematach, o nowej energii w tej książce i ta książka jest tak naprawdę dla każdego, czyli dla wszystkich, którzy potrafią czytać. I to... dobry temat jest, tego ci w szkole nie powiedzą. Bardzo miło mi się z tobą rozmawia, ale nie wiem, czy możemy kontynuować. Myślę, że to jest ten moment. To jest ten moment. Słuchajcie, naprawdę, uczcie wasze dzieci, uczcie waszych wnuków. Jesteście wolnymi duchami kosmicznymi. Są rzeczy, że trzeba zrobić dla siebie. Trzeba się nauczyć pisać, czytać, może zechcecie kiedyś pisać książki,
może chcecie czytać mądre książki, trzeba się tego uczyć. Ale to nie znaczy, że jak nie, to będą kary. Nie wolno strachem. To są wolne istoty. Myśmy powinni im dziękować, że w ogóle chcieli tu zejść na ziemię. Ja podziękowałem moim dzieciom, że... Tu na łamach książki jest dowód. Ja tam zaraz na samym początku właśnie dziękuję córce za to, że nas wybrała. Tak, ja też podziękowałem i nagle coś mokrego na mnie spadło. Ktoś syn zabawił się w fontannę. No, tak, olewam to wszystko tak. I już. I do dziś tak żyję i jest szczęśliwy. Maciej, dziękuję ci, że przyszedłeś, że mogliśmy porozmawiać i zrobiliśmy coś dobrego, bo są ludzie, którzy mają dzieci, mają wnuki i na pewno też mają pytania i jakieś impulsy na pewno pomogą w zmienieniu nastawienia do życia. My nie chcemy zmienić życia ani świata, chcemy zmienić nastawienie do życia. To się nazywało w dawnych czasach właśnie po hebrajsku. Innej drogi nie ma. Kierunek, tak, to był drugi policzek. Najpierw zmień siebie, tak? Tak, tyle. Jest. No, na, a nie na siłę. My oczekujemy od innych, żeby się zmienili, prawda? Także... Nie, ja już nic nie oczekuję, powiem ci. Ja nic nie oczekuję i nie szukam już niczego. To jest najpiękniejszy stan. Tak, tak. Pamiętam kiedyś twój film, to jakoś rok temu było. Ty powiedziałeś, pytałeś się swoich widzów, czy kiedyś doznali takiego uczucia, że nic nie potrzebują, nic nie muszą, tak. Tylko chcą kochać tak. I być. I być, tak. Po prostu i żyjesz. I wtedy ciarki przeszły, jak ja to usłyszałem, bo ja mówię, ja to znam, bo ty się pytasz, tak. a ja ci odpowiedziałem, ja ten stan znam i naprawdę polecam wszystkim, dążyć do tego stanu. Jak do tego dojść, no to już każdy na swój sposób, ale nie ma jakby innej możliwości. Przecież już nie ma co innego, już nie ma co później szukać, bo już tak. Czujemy w sobie spokój. Wszystko mamy. Tak, jak jesteśmy spokojni, nie można nas wytrącić z równowagi, nie można wymusić na nas czegoś, możemy pójść na ugodę lub nie. Co nie znaczy, że będziemy ulegli tylko dlatego, bo nam powiedziano, tylko jesteśmy ulegli dlatego, bo wybieramy sobie taką reakcję, nie inną. I trzeba zmieniać swój stan świadomości tak często, jak bieliznę. Do następnego razu. Dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia, kochani. No.